Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z takim filmem, moje pierwsze wrażenie o trzech nowych kosmetykach pielęgnacyjnych, które pojawiły się u mnie ostatnio na takiej naturalnej drodze. Poprzednie się skończyły, wyciągnęłam ze swoich zapasów trzy następne kosmetyki. Wszystkie trzy dotyczą twarzy, to są dwa produkty typu serum i jeden krem. I już o tym kremie Wam zaczynam mówić. Jest to marka Elemis, marka, która wcześniej absolutnie była mi nieznana. Dostałam ją w przesyłce z UK, ponieważ jest to brytyjska marka, która powstała w 1989 roku. Ja się posiłkowałam trochę informacjami z internetu, bo muszę Wam powiedzieć, że gdzieś nazwa tej marki była mi znana, natomiast ja nigdy wcześniej nie słyszałam o tych kosmetykach ani na YouTubie, ani sama nie miałam okazji ich używać i tak ostatnio właśnie z potrzeby, kiedy wykończyłam swój krem dzienny, wyciągnęłam z zapasów właśnie ten krem. Jest to krem Pro Collagen Marine Cream Anti-Aging, taka seria. To jest, wyczytałam tutaj o tej marce, że jest to taka marka, która działa na zasadzie połączenia sił natury z siłami nauki, żeby właśnie jak najbardziej udoskonalać te produkty. One oczywiście bazują na, jak sama nazwa wskazuje, marine collagen, na ekstraktach pochodzenia morskiego, na algach morskich, na wyciągu z kolagenu morskiego. Dużą wagę też firma przywiązuje do aromaterapii i to było coś, co spowodowało, że bardzo chętnie właśnie po tą próbkę sięgnęłam. To jest 15 ml, ja mam kilka takich próbek, więc zdecydowanie będę mogła wykorzystać jakby pełnowymiarowy produkt do pielęgnacji swojej skóry twarzy. Pierwsze co po nałożeniu, po wyciśnięciu właściwie stópki na twarz rzuciło mi się od razu w nos, to przepiękny, naprawdę przepiękny zapach. Jeżeli lubicie pielęgnację dobrą jakościowo, o dobrych składach, dodatkowo jeszcze wzbogaconą takim aromaterapeutycznym zapachem, to ten krem na pewno przypadnie Wam do gustu. Zapach jest absolutnie przepiękny. Wyczuwałam go jeszcze później, zanim nałożyłam makijaż, przez krótką chwilę w łazience i to był bardzo przyjemny zapach. Krem ma naprawdę lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję. On jest taki biało, delikatnie lotionowy, ale ta konsystencja nie jest, wiecie, taka żelowa, która się momentalnie wchłania i za chwilę już nie ma nic na twarzy. No zapach jest przepiękny. Nawet nie wiem, do czego go porównać, bo dawno nie używałam tak pięknie pachnącego kremu do twarzy. Obłędny. Ta konsystencja jest taka, że ona daje się przemasować ładnie na skórze, ładnie sunie po tej skórze, delikatnie na tej skórze się osadza w postaci filmu, ale tak sukcesywnie za chwilę się wchłania. To jest taka wodna konsystencja raczej, taka w stronę mocno nawilżającej, no nie chcę powiedzieć żelowej, bo to nie jest żelowa formuła, żelowe kremy są zupełnie inne. On jest po prostu dosyć lekki, ale treściwy, przepięknie nawilża skórę. Skóra po prostu momentalnie jest nawilżona, taka rozpulchniona i przygotowana na nałożenie, nie wiem, podkładu, kremu BB, CC, czy pudru sypkiego, czy czegokolwiek innego tam potrzebujecie. To jest krem, który ma delikatnie, przez to właśnie, że on tak nawilża tą skórę i wypełnia ją od środka, ma wypełniać zmarszczki. No i dokładnie to robi, bo w momencie, kiedy skóra jest bardzo dobrze nawilżona, nawodniona, to ona się robi jak gąbka, ona się tak rozpręża i wygląda bardzo ładnie i promiennie. Za krótko go używam, żebym powiedziała Wam o tym, że to jest krem, który poczynił jakieś spektakularne zmiany na mojej cerze, natomiast przyjemność z zastosowania tego kremu po kilkukrotnym dopiero użyciu jest ogromna. Ja znalazłam te kremy, w ogóle te kosmetyki na iPerfumach, zostawię Wam do nich link, jeżeli macie ochotę poczytać, natomiast ten akurat, który ja tutaj trzymam w dłoni, ja widzę, że w wersji oryginalnej, pełnowymiarowej, występuje w szklanym słoiczku ze srebrną zakrętką. Ja mam go tutaj w tubeczce. Myślę, że się pokochamy, bo moja sucha, dojrzała skóra uwielbia nawilżające kremy, a dodatkowo jeszcze o takim zapachu i z kolagenem morskim. Ja uwielbiam kremy Talgo do twarzy, w ogóle za ich składy i też za zapachy i za to właśnie, że mają kolagen morski i takie właśnie różne morskie wyciągi, to myślę, że ten Elemis również pasuje się w moje gusta i zostanie ze mną na dłużej. Następnym produktem, który wkroczył teraz do mojej pielęgnacji nocnej, jest serum do twarzy. To jest spektakularne serum odmładzające marki Lab Therapy. To jest marka córka Lirene. Lab Therapy to jest taka marka, która zainspirowała się kosmetykami albo raczej składnikami w kosmetykach aktywnych, w takich zabiegach gabinetowych, które mają przynosić szybkie i spektakularne efekty dla zabieganych kobiet, które nie mają czasu korzystać z zabiegów kosmetycznych właśnie w gabinetach. I to jest bardzo fajny pomysł. Oni opatentowali szereg swoich składników, oczywiście o unikalnym składzie, znany tylko marce, które mają działać właśnie tak głęboko, tak penetrować mocno skórę, jak właśnie takie składniki aktywne zawarte w profesjonalnych preparatach. Jak na pewno wiecie, albo może nie wiecie, firmy kosmetyczne prześcigają się tak naprawdę nie w poszukiwaniu składników aktywnych, bo składniki aktywne penetrujące naszą skórę
kwas hialuronowy, retinol, witamina A, witamina E, mikrocząsteczki różnych kwasów, no wszystko, wszystko co tylko jest zawarte w kosmetykach takich aktywnych, to już jest nam znane. Firmy prześcigają się w wynalezieniu składników, które ułatwią penetrację tych składników w głąb skóry. Ja odszukam takiego artykułu, bo pamiętam, że była przyznana Nagroda Nobla nawet za taki składnik, który transferuje do środka w głębsze warstwy skóry, czyli wychwytuje te składniki aktywne i ma zdolność przenikania przez wszystkie warstwy naszej skóry, przez wszystkie tkanki, żeby transportować do wewnątrz. Pamiętam, że Eucerin bodajże, to były te cząsteczki, za które dostali Nobla. Ja wiem, że teraz bardzo chaotyczna jest moja wypowiedź, ale wszystko chcę Wam powiedzieć, bo mi się przypomniało. To nazywały się akwaporyny i te akwaporyny właśnie wyłapują ze środowiska, tak? Czyli tutaj wodno tkankowego, składniki nakładane na skórę wyłapują te najbardziej aktywne, najbardziej potrzebne do odbudowy skóry i transportują je do środka. I na przykład pamiętam, że chyba Eucerin ma taką serię Aquaporin i właśnie tam te akwaporyny są zawarte. Tak i tutaj ta firma właśnie bazuje na tym, ta marka, to serum, że oni mają tutaj opatentowany zestaw właśnie składników, które ułatwiają i przyspieszają głęboką penetrację do głębszych warstw skóry składników aktywnych. Strasznie to jest zagmatwane. Serum ma odmładzać, czyli ma niwelować skutki starzenia się skóry, ma rozjaśniać skórę twarzy, ma niwelować zmarszczki, przebarwienia, drobne rysy, ma zwiększać gęstość naszej skóry, wiecie, żeby ona przeciwdziałała przyciąganiu, efektowi grawitacji. Użyłam 2 razy, mega, ultra, hiper szybko się wchłania dla mnie, do mojej suchej skóry. Nie jest to serum do samodzielnego stosowania, tylko jest to serum pod krem. Ma taką przejrzystą, właśnie żelową konsystencję, czyli przeciwną do tamtego kremu, który Wam pokazywałam. Daje się przemasować, bo ta struktura tego preparatu jest taka właśnie delikatnie śliska, więc ładnie daje się przemasować, ale w moją suchą skórę po prostu wniknęła na amen. Nic nie zostało, więc ja na to nałożyłam sobie grubą warstwę kremu, który stworzył taką okluzję i zabezpieczył przed odparowaniem produktu z naskórka. Także jeżeli lubicie bardzo szybko wchłaniające się preparaty o takich innowacyjnych składach, odmładzające. I trzecim produktem, który wprowadziłam do swojej pielęgnacji jest serum, właściwie taka kuracja nawilżająca Active Detox z Eveline z 5% zawartością kwasu glikolowego. Jest to bezpieczna zawartość, ale dosyć wysoka i muszę Wam powiedzieć, że na mojej suchej, dojrzałej, ale dosyć wrażliwej skórze jest ona odczuwalna. Mamy tutaj też, to jest taki komplet złuszczający, ale mamy tutaj też dodatkowo kwas migdałowy i kwas hialuronowy, czyli takie działanie, które wspomaga regenerację naskórka, nawilżanie, jego odnowę przy głębokim złuszczeniu skóry. Ten ich kompleks Active Detox ma wyciągać toksyny i zanieczyszczenia z naskórka jak magnes, ma tutaj je wiązać w naskórku, pozbywać się go, a dodatkowo tworzyć taką tarczę ochronną przed kolejnymi zanieczyszczeniami. Muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię złuszczanie skóry. Uważam, że jest to jedna z najlepszych metod do osiągnięcia pięknej, gładkiej, wypielęgnowanej i zadbanej skóry. Jest to najlepsza droga do wchłaniania składników aktywnych z nakładanych później preparatów i będę tego kwasu używała na zmianę właśnie z tym odmładzającym serum, bo obydwa te preparaty są do stosowania na noc, w związku z tym, że ten jest dla mnie właśnie odrobinę za mocny, on ma taki troszeczkę kwaśny zapach, taki właśnie kwasowy, kwas glikolowy ma taki bardzo specyficzny zapach, zresztą kwas migdałowy również i on ma taką kwaśność w sobie, ten zapach, delikatnie mnie podszczypuje skóra, wiecie, weźcie też poprawkę na to, że ja jestem w trakcie, pod koniec choroby i zaczęłam go teraz używać, może też dlatego ja tak na niego zareagowałam właśnie troszkę lekkim podszczypywaniem, ale to dobrze, bo to znaczy, że on działa, że on rzeczywiście złuszcza tą skórę. Broń Boże, nie używajcie tego na dzień, zresztą jeżeli kupicie to kiedykolwiek, to jest dostępne teraz w Rossmanie chyba za 29 zł, o ile się nie mylę. Tutaj jest 18 ml. Jedno naciśnięcie pipety w zupełności wystarczy, żeby pokryć Wam twarz. Bardzo fajnie, jeżeli chcecie złuszczać sobie również skórę na szyi i dekolcie, oczywiście zawsze ruchami takimi w górę. Tego nie trzeba neutralizować, to jest na tyle bezpieczne stężenie, że można to zostawić. Ja na to nałożyłam krem, taki dosyć tłusty, dlatego że potrzebowałam takiego właśnie zneutralizowania tego podszczypywania swojej skóry, ale nie musicie na to nic nakładać, jeżeli jest to dla Was okej uczucie. Jest to produkt złuszczający, produkt do stosowania na noc, produkt do właściwie każdego rodzaju skóry, bo każda skóra może być złuszczona. Oczywiście nie mówię tu o jakichś, wiecie, ekstremalnie wrażliwych, naczynkowych, cienkich skórach.
natomiast do skór wymagających złuszczenia jak najbardziej. Fajny, drogeryjny produkt o dobrym stężeniu substancji aktywnym, ale tak jak mówię, do stosowania zamiennie z innym serum, chyba że ktoś ma na tyle grubą skórę, przyzwyczajoną i lubiącą kwasy, że może sobie pozwolić do stosowania tego codziennie. Także kuracja nawilżająca Active Detox z Evelyne z 5% kwasem glikolowym to jest ostatni z trzech omawianych teraz produktów do twarzy. Jeżeli takie krótkie mini recenzje, pierwsze wrażenia Wam się podobają, to dajcie znać, będzie może takich serii więcej, na przykład o kosmetykach kolorowych, które zacznę używać i będę szybko po użyciu miała o nich jakieś wrażenie, czy o kosmetykach do ciała. To już jest wszystko kwestia wyboru. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Myślałam, że kota nie będzie tym razem w tle, no niestety. Nie da się ich pozbyć, chyba że będę się przed nimi zamykać, ale będą wtedy drapać w drzwi i miauczeć. Pozdrawiam Was serdecznie razem z Lucynką. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.